Witamy Was, drodzy, w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku idziemy ze Złotym Kapitanem na bardzo poważny urbex. Tutaj dostaliśmy cynk od jednego z naszych widzów. Miejsce jest ogólnie bardzo niedostępne. Nie wiemy, czy nam się uda tam w ogóle dojść. Będzie trzeba naprawdę opłacić je dosyć mocno. O, już widzę pana Kazia. No, musimy chować kamerę, żeby nas zaraz nie zauważył chyba, że nagrywamy. Ogólnie wszystko jest w jednej wielkiej konspiracji. O namiary nawet nie pytajcie, bo to po prostu się nie da. Idziemy, moi drodzy, idziemy. Zobaczymy, czy nam się uda zrobić tego urbexa, ale to będzie jeden chyba z najcięższych, najtrudniejszych urbexów, jakie powstały ever. O, tutaj wchodzimy. Mamy już wejście. Pan Kazio opłacony. Najstarszy z przodków falusów tutaj widnieje na wstępie. To jest jego brat. Jest. Jejku, że nam się tutaj udało wejść. Tutaj mamy bardzo ładne, zabytkowe schody. Tu jest, zobaczcie. To jeszcze nie wiem, czy to nie po faraonie. Tak. Tutaj było. Tak, tutaj zobaczcie. Leżą artefakty. Artefakt Sebiksa 2017. Myślę, że tutaj byli ludzie z przyszłości, zostawili to, bo tutaj nie sądzę, żeby ktokolwiek przed nami wchodził wcześniej. Zobaczcie na tą precyzję robienia otworów. Nie wiem, ja robiłem otwornicą 120 i się namęczyłem. Nie wiem, jak oni to robili w tamtych czasach. Ale naprawdę szacunek. Ogólnie, no zobaczcie, jesteśmy... No miejsce robi wrażenie. Panie kapitanie, robi wrażenie? Nie ma tam, nie ma lipy. Jest ściana północna, południowa, wschodnia i zachodnia. Jest dach. Tak, jest dach. Ale nie, te ściany nam nie robią wrażenie. Są północna, południowa, wschodnia, zachodnia. Naprawdę, nie, no, robi wrażenie. Znaczy, ja nie wiem, czy to w ogóle są graffiti, czy to nie są... Ja się zastanawiam, czy to nie są hieroglify. A możliwe. To mogą być hieroglify, zobacz, czy to jakieś takie... Dziwna starodawna strzałka, Ciulus. Ciulus, tak. Ale zobacz, co tutaj mogło oznaczać te hieroglify? Może to jest, nie wiem, jaskółka ratująca do gniazda. Albo jakieś bogini. Bogini może, faktycznie, to może o Afrodytę chodziło. Nie, to jest bogini prosto. Aha, bogini prosto. SS. Nie no, naprawdę jestem mega pod wrażeniem, że udało nam się tutaj wejść. Ciężki temat w ogóle, żeby się dostać. Tak, ale no mówię, no praktycznie chyba z półtora roku staraliśmy się, żeby tutaj się dostać. Ale udało się. Piękne, piękna sprawa, naprawdę. Jeden z najpiękniejszych urbexów. Zobacz, tutaj widać jeszcze bloczki te, z których to było budowane chyba. Musieli chyba, nie wiem, człowiek nie podniesie tego, to chyba olbrzymi musieli budować coś, albo kosmici. Jak myślisz? Tutaj zwróćcie raz jeszcze uwagę na te schody, to jest... Zobaczcie, że pierwszy schodek jest zdecydowanie większy od pozostałych. Myślę, że tutaj wyliczone jest, to jest dwukrotność kolejny schodów, ten pierwszy. To jest, żeby to właśnie Ciulus nie zahaczał Ciulusa. Tak, oni tutaj... Tak. Zobaczmy zaraz jeszcze, może uda nam się nakręcić, jeżeli tutaj pan zezwoli nam z zewnątrz. Z zewnątrz może nagramy cały obiekt. W całej całości, bo to robi naprawdę wrażenie. I tutaj jest napisane nawet, gdzie jest wyjście. Kurczę, zobacz w ogóle tam jak finezyjnie jest okno zrobione od góry. To jest tak zwany ten świetlik chyba miał być. Fenomenalna architektura, naprawdę. Naprawdę fenomenalna. Coś wspaniałego. Nagrajmy to, może z zewnątrz uda nam się. Zobaczcie, teraz widzicie cały budynek, cały gmach w okazałości. Zwróćcie uwagę, że tam na dachu widać oponę. Tutaj Złoty chyba trafnie zauważył, że tam musieli parkować właśnie ci kosmici, którzy pomagali w budowli tego budynku. I no być może złomiarze im jedną oponę zabrali. Jak dobrze wiadomo, oponę wystarczy delikatnie tylko opalić i można na złom cały teraz z niej wynieść. Tutaj się w czasie przerw pracy mieli trochę rozrywki, grali w futbol. Tak. Nie no, naprawdę... Kosmiczny futbol. Kosmiczny mecz. Space Jam. Naprawdę, miejsce jest fenomenalne. Króciutki urbex, ponieważ no, nie możemy tutaj jednak przebywać. Obiekt jest naprawdę bardzo chroniony. To jest jak strefa 58. Z
za drogo to kosztuje. Za drogo to kosztuje, naprawdę kupę siana musieliśmy opłacić, żeby tutaj wejść. Mam nadzieję, moi drodzy, że docenicie ten odcinek, nasz cały wkład w to. Poświęciliśmy naprawdę kupę czasu, żeby tutaj dostać się. I co, jeżeli podobał wam się ten urbex, myślę, że już lepszego nie będzie, no bo to nie da się chyba. Ale pamiętajcie, zostawić łapkę w górę. Nikt tego nie przebije. Tak, pamiętajcie, zostawić łapkę w górę, subskrypcję i do następnego odcinka. Hej. Trzymajcie się, hej.